Za wami pojawił się kolejny slajd. Mam nadzieję, że będę się w stanie się odwrócić. Czyli czarna seria w wykonaniu drużyny, która markę niewątpliwie ma, która zainwestowała w nowy zespół. Oczywiście mówimy tu o składzie Wirtus Pro, który uwaga, jest już razem 3 miesiące. Z waszej perspektywy, to ostatnie 3 miesiące Virtusów to jaki czas? Taki trochę mieszany, bo początek mieli niezły, między innymi w ESEA właśnie, gdzie Podczas bootcampu wygrali chyba wszystkie swoje mecze, było ich bodajże 5 z rzędu, więc, więc to było całkiem niezłe. No ale później, właśnie przyszedł ten gorszy okres, gdzie mieli 8 porażek z rzędu. No, nie jest to zbyt dobry wynik, patrząc na to, jakie zespoły tam występują. Nie umniejszając oczywiście i za Cobors, no ale przegrali właśnie z, z tym zespołem, między innymi, gdzie Wirtus Virtus grają raczej bardziej doświadczeni zawodnicy, bardziej utytułowani, I i, no to, to już swoją drogą i to nawet wielokrotnie lepiej. I oni raczej nie powinni się potykać w takich starciach. No i, i skończyli ostatecznie na 12 miejscu w tej SEI, nie zakwalifikowali się do playoffów, zakończyli już ten sezon swój. No, no, raczej to nie jest wynik, którego oczekiwali, ale tak jak rozmawialiśmy przed programem, być może to specjalne zadanie, po to, żeby właśnie uniknąć tych playoffów, które i tak finalnie nic nie dają. Tak? No bo w tym sezonie nie kwalifikuje się do proligi, więc być może po prostu chcieli uniknąć dodatkowych meczów przez internet. Jasne, ale w innych rozgrywkach Virtus Pro też nie no, było. Też nie popisuję, ale tam przynajmniej przegrywali z. z Teoretycznie lepszymi drużynami, bo było chyba na drodze Face, było Norf, więc raczej taka porażka trochę lepiej wygląda niż porażka między innymi z, z Izakoborstwem. Tak? Swoją drogą to jest ciekawe, że ten program ma już pół roku, nawet troszkę dłużej, i te ostatnie pół roku to jest ciągła narracja w wykonaniu moim, ale także ekspertów, którzy tu się pojawiają, że no jest naprawdę źle, ale czekamy. I właśnie chciałem o to zapytać, bo trochę zapytałeś o te ostatnie spotkania, a ja chciałem się was zapytać w kontekście Virtus Pro od dłuższego, bo zawsze rozliczamy organizacje za wiele, wiele lat tak. W League of Legends, na przykład TSM zawsze było punktowane. Wygrywają w Ameryce, ale przychodzi turni międzynarodowy, totalny kolaps. Widzieliśmy KT w Korei, nigdy nie potrafili się z najlepszymi składami przepisać I na sam koniec zaczynasz się zastanawiać, czy gdzieś w sercu organizacji nie ma jakiegoś, jakiegoś zatrucia, jakichś dołków podkopanych. I tak patrz na Wirtus Pro jako Mimo z Counter-Strike. Widzę jeden skład, który miał swoje, oczywiście sukcesy. Po tym, jak pojawiły się turbulencje, mieli kilka kombeków, ale już nie takie spektakularne. Skład się rozsypał i od tego czasu słyszę tylko o tym, że no, 100 proszady w składzie. Widzieliśmy to przez na wskroś 18 roku. Tutaj tymczasowo, tu na stałe, tu ten znika, potem się pojawia. Czy nie odczuwacie, że może coś zgrzyta po prostu w ramach organizacji, no, że mają problem z ustabilizowaniem to... dawnej wielkiej marki? Ja powiedziałbym tak. Gdyby to oni byli niekompetentni, inne polskie drużyny dałyby radę zbudować coś, co yy, znaczy dużo więcej niż VirtuSpro. A te mhm. polskie drużyny wszystkie są w tej chwili, pi raz oko, na podobnym poziomie. Yy, wydaje mi się, że kwestia jest tego, że yy, mamy w tej chwili taki etap w tym polskim counter że że mamy zawodników tych starych, którzy yy, możliwe, że najlepsze swoje mecze, czy większość najlepszych swoich meczów ma już za sobą, i musimy wychować nowe pokolenie dobrych, wspaniałych, utalentowanych graczy. Właśnie, ja bym tutaj podkreślił hmm. sytuację z Virtus Pro, bo ty zapytałeś się o to, czy problem nie jest w organizacji. Zwróćmy uwagę, że oni podjęli bardzo interesującą decyzję, czyli jako marka międzynarodowa. Ten poziom rozpoznawalności Virtus.pro jest imponujący. Zdecydowali się komunikować głównie do polskich fanów w counter i wzięli piątkę polskich graczy. Nie wzięli ich za darmo, zakontraktowali ich za poważne pieniądze, zainwestowali duże kwoty, nie powołując się na plotki, to były naprawdę spore pieniądze jak na e-sport. No i wyniki są fatalne. Mimo, że sięgnęli teoretycznie po najlepszych graczy tego młodego pokolenia. Tam wcale no właśnie, nie ma tych starych graczy. W grudniu właśnie było to przetasowanie, którym ma wrażenie, że trochę miało zrównać wszystko z ziemią i od nowa... Coś tam posadzić, żeby wyrosło z tych młodych graczy coś, no bo faktycznie sięgnęli po takich dość młodych zawodników, którzy umiejętności mają mega duże, ale jeszcze nie, nie są obyci aż tak na scenie poza Snaksem i Białym. I miał być to chyba taki reset, ale na razie te, nie widać takich efektów pozytywnych. No trzy miesiące wydaje mi się, że to już jest okres, w którym te efekty powinny być widoczne, no bo właśnie byli na bootcampie i zanim pierwszy mecz oficjalny rozegrali, mieli kilka tygodni na to. A tu no, efektów tych nie widać, więc. Yy... To jest, gdzie kolejny jest limit w takim razie? Tak, jeszcze trzy miesiące? Czy, do kiedy dajemy tak naprawdę czas, widzę, tu są? Zanim nawet zasugerowane będą, nie wiem, kolejne zmiany, czy będzie krach jak telefon Sawika przed chwilą z kieszeni. Sytuacja, <laughs> sytuacja wydaje mi się jest, jest akurat w przypadku tych zawodników dosyć ciekawa w porównaniu z innymi drużynami. Nie mówię, że inne drużyny nie chcą wygrywać i, i piąć się jak najszybciej, ale. Jakbym miał zgadywać, to są najlepiej opłacani zawodnicy w Polsce. No jak się ma skład, który jest opłacany na poziomie, na poziomie powiedzmy tym europejskim, no to i oczekiwania względem wyników i też cierpliwość będzie, oczekiwania wysokie, a cierpliwość dosyć, dosyć mała. Więc gdybym miał zgadywać, jak świat stary, to niedługo coś się tam musi wydarzyć. Albo, albo trend do góry, albo Kolejna zmiana, a, a zmiany mogą być różne. bo że może... wybaczyć przerwałem. Zmiany bo, mogą być różne. Bo Bo ktoś, ktoś może stracić cierpliwość. Ktoś może stracić pracę. Ale tak, tak ktoś... bywa we sporcie. Mogą powiedzieć, kurczę, no jest fajna ekipa z Ukrainy, z Danii czy coś. Może spróbujmy zainwestować w nich. Nie wiem, ciężko mi spekulować, nie rozmawiałem tam z nikim z Virtus.pro Pro ostatnio, więc. No mają przed sobą no turniej lanowy pierwszy w, tych, w tym składzie, więc myślę, że on też będzie jakiś tam decydujący o tym, czy oni są w formie, czy nie są. Może to będzie też dla nich jakieś przełamanie, bo w połowie kwietnia bodajże właśnie w Belgii wystąpią i tam też dość mocne ekipy będą, bo będzie Vitality, będzie G2, chyba LDLC, Sprout, więc kilka tych drużyn będzie. i to też na pewno będzie duży sprawdzian, bo wiadomo, internet, BO1 to, to różnie bywa, a tutaj już będą mieli jakby pole do popisu na lanie. Wszyscy ci zawodnicy doświadczenie lanowe mają. Dla nich to będzie nowość właśnie występowania w tym składzie, no ale. Ja bym chciał podkreślić dwie kwestie. Jedna jest taka, że ta sytuacja z Virtusami to jest cały czas to otwarte pytanie, ile czasu potrzebuje skład, żeby zacząć grać na odpowiednim poziomie? Trzy miesiące to jest krótko, to jest długo. Na pewno to warunkuje zasobność portfela właściciela organizacji, na ile może sobie pozwolić na to, żeby inwestować, a z drugiej Pytanie jeszcze, może ciekawsze, czy też jakaś refleksja. Wydaje się, że w tym momencie zebranie pięciu utalentowanych graczy, zapewnienie ich warunków, nie sprawia, że jesteś jedną z 15 organizacji na świecie, które to robią. Wbrew pozorom, jest już 30 takich organizacji na świecie, 40 Nawet ta pierwsza pięćdziesiątka rankingu LTV pełna jest składów, którzy gdzie są dobre niki, gdzie są pieniądze, gdzie są warunki do trenowania, więc ewidentnie szukamy tego czegoś, co sprawia, że ta piątka niezłych graczy zaczyna dobrze, dobrze performować i nie bardzo znamy odpowiedź na pytanie, co to jest. To jest bardzo trudne, bardzo trudne, bo jak spojrzymy na Mibr, ile czasu oni szukali, nie znaleźli, wrócili do tego poprzedniego składu, który się, umówmy się, przyzwoicie bardzo pokazał w Katowicach. Patrzymy na, na Astralis, które zupełnie przypadkiem wylądowało z tym magiskiem. Bo odszedł Kierby, e, przyszedł magisk, bo był jedyny wolny, a magisk się tułał po jakichś e, nie przymierzając optykach. E, mamy jeszcze Face Clan, który e, pożegnał się z Kariganem, przeniósł, przeniósł Adrena, bardzo słabo zagrali. Jest wiele drużyn i tak, tak G2 przecież nie jest w stanie sobie poradzić z tym, z tym wejściem do gry. Potencjał teoretycznie w tych francuskich graczach jest. Nie da się tego jakoś dokupy złożyć. To jest, to jest naprawdę alchemia w tej chwili, i, i chyba bardzo mało osób na świecie ma pojęcie, jak to, jak to pokładać, żeby to funkcjonowało. Przecież no, fanatyk mamy też elementy, gdzie teoretycznie oni powinni się po tym węzlu całym przejechać okay. i, i nie dali rady, więc. Um, no jest to niesłychanie trudne i, i jak, jakby się znalazła osoba, która jest w stanie to poukładać w jednym zespole, potem w drugim, potem w trzecim, okazuje się, że to jest chyba najbardziej pożądany w tej chwili człowiek na, na rynku wespocznym. Byłaby bardzo bogata i to szybko.